Maciej Zonyzoniuk napisał taki post. Dzięki mnie mieszkanie sobie kupił Mrs. Honey. Czyli zacytował Mrs. Honey. Dobrze wiesz, że mogłem mieć swój kod, ale jak już ustaliliśmy, że będę dalej używał twojego. Nie mam pojęcia, dlaczego się na to zgodziłem i dlaczego ty tak nalegałaś, żeby tak zostało. Siema, sprawy mam, tak słucham, bo widzę, że kolejne kombinacje z kodem. Co byś powiedział, jakbym po prostu twój odpalił? I tak pewnie zostanie zablokowana, tak to chociaż wspieram dziewczynę swoją, która nie jest toxic. Nie, nie zostanie. Obejrzałem parę streamów, ale to już od ciebie zależy w takim razie. Jeśli byłaby taka możliwość, to można odblokować. To znaczy tak, tam gdzie masz zablokowany, to już się nie da odblokować, musisz założyć nowe konto i na nie złożyć jeszcze raz podanie. Rozumiem, rozumiem, a skąd nagle taka zmiana zdania? Też trochę dziwnie, będzie znowu zmieniać kod i tłumaczyć widowni wszystko na nowo. W tym czasie mogę założyć nowe konto, tylko nie wiem. Aha, czyli to jest po prostu, że mógł sobie ten kod odblokować, ale... No nie, no mógł stworzyć nowe konto i mieć kod po prostu swój. Okej, okay, okej. Okay. No i teraz można w sumie danego zadzwonić, bo rozumiem, że to jest, widzowie, ten cytat, bo to jest świeże dla mnie. Ja tego tam... Pewnie z vloga HL-a albo coś takiego. Tak, to jest takiego. Ten dzień z Mrs. Honey, nie? I ona tam tak powiedziała. Zony jeszcze dodał, słaba akcja. Dziś. Słaba akcja, wykorzystywanie zasięgowego kanału Hajlik do gadania rzeczy, które nie są prawdziwe. Tak. Czekaj, zobaczmy, co tam jest. Tak było. Kod Fortnite. Dokładnie. Kod twórcy Fortnite. Była. Ideałem. No. Tu to pasuje. Dużo telefonów trzeba wykonać dziś, bo za późno będzie. Nie no, spokojnie. Luz do Kasper. Kto by się spodziewał, że kobieta wykorzysta faceta? Szymor. Tak jak Liza wykorzystała Franio dla fejmu i teraz uciekła do szmagaty. Gdyby nie Liza, Franio nadal by miał 2 koła widzów w piku. Gdyby nie Franio, to Lizę znałyby tylko 10-latki na Ukrainie. Dokładnie. Na tej współpracy skorzystali oboje. Nie można powiedzieć, że się rozwinęła jakby totalnie ten. Mega przykre. Trzymaj się. Powoli to wychodzi na to, że mieszkanie to ci krowcica i Honka kupiły. Byś sam coś zrobił w końcu, a nie tylko biedne dziewczyny okradasz. No tak, bo znowu się zaczyna sytuacja, stary Uzonego jest przejebany z tymi kobitami, nie? Zony źle trafia. No, raz stary... Zony ma nie fart do kobiet. Raz jest sytuacja z Claudią Croft, no i wiadomo, mega głośna afera, a teraz z Mrs. Honey. O. Dzwonimy? Tak. Dui scena, telefony. Słuchaj, dzwonię do ciebie w sprawie, no wiadomo, lekka hiena ze mnie, no ale taki content, stary, musisz mi wybaczyć. Wiadomo, że chodzi mi o twój ostatni tweet odnośnie Mrs. Honey. Teraz tutaj sobie podsumowaliśmy z Ludwikiem, że kurwa, ty zawsze masz problemy z kobietami, stary, nie? No, troszeczkę prawda. Nie da się ukryć. No, powiedz mi, Zony, dwa pytanka. Pierwsze, czy Honey się jakoś, nie wiem, jakby odpowiedziała na to? Nie wiem, był jakiś... Jej statement odnośnie tego, czy na razie cisza? Odnośnie tego mojego tweeta, którego dodałem? Tak. Chyba nie wiem, ja teraz tego nie śledzę, bo tam pakuję się na siłkę, planuję sobie teraz pójść, więc nie śledzę tego, ale raczej się do tego nie odniesie, nie? Tak mi się wydaje. Okej, okay, no ale jest czarno na białym napisane, że wiesz, no Luke to był kiedyś taki jakby head support, który się zajmował właśnie tam influencerami, jakimiś twórcami z Fortnite'em, no i to była jasna wiadomość od niego, nie? On teraz ma inne stanowisko, no ale wtedy to było, no to on się tym zajmował, no i dał mi zielone światło, to też był chyba maj tam na tym screenie. Czyli jakby pierwszy miesiąc szukałem jakiegoś tam kodu innego po tej dramie z Claudią Croft. Mm-hmm. I no i on mi tam dał zielone światło, nie? Ja akurat wtedy używałem tego kodu Honey od chyba 2 tygodni. No i mieliśmy taką rozmowę, że ja miałem zielone światło od Luka i tak dalej. No i ona nalegała jakby, żebym ja używał tego jej kodu. No i w sumie tak zostało już, nie? Nie wiem, dlaczego w ogóle się na to zgodziłem, bo nie wiem też, jaki to miało sens. No ale tak było, nie? Okej. Okay. No i wiadomo, że to jakby cała ta sytuacja rodzi pewne domniemania odnośnie tego, że no między tobą a Honey jednak nie jest... Za kolorowo. Nie jest teraz, nie macie chyba pozytywnych relacji mimo wszystko teraz. No wiesz co, no my już nie gadamy, no ja już tam nie otrzymuję żadnego kontaktu, chyba od 3 miesięcy. Także no,
już mi jest całkiem zupełnie obojętna ta osoba, nie? Okej. Okay.